cześć, witajcie. Z tej strony Artur. Słuchajcie, tu sobie sąsiad zmienię. Dojeżdżam do klienta. Wiozę do niego przyczepę metal tech. Taką budowlaną, tak to mówią. O, tandem tak zwany, nie? Na dwóch kołach. Z zaczepem kurowym. Dobry, tu, nie? No dobra, już to chuje. Dobry, jeszcze raz. A w końcu dojechałem, kurde. Chłodno, cześć. O, możemy. No duża. Taka mocna, kurde, nie? To jest. Ona ma odnosić 20 ton, nie? 20, ale to chyba tam techniczne. No, homologacja jest tam na. No, ona trochę mniej. No mniej, no wiadomo. Jest, mówię to na ciężarówkę się 20 ładuje, 25, nie? To normalnie, nie? Tutaj kurde to dużo. Jak potrzebna taka, to. Takiej potrzebujemy. Aha, to na jakieś budowy? Na budowę ziemi. Aha, no tu gospodarstwo też jest. Ale ciągniki są na budowie właśnie. Aha. Zimne. No jak potrzeba na budowę, to na budowę, no to właśnie, no to... Mamy jeden w wiacie akurat w czerwcu zakupiony, to akurat do tej przyczepy. Aha, tak to? Jaki będzie? Fenda. I duży? 240. Aha, no to chyba starczy, nie? Tak. Teraz chodzi fast track. A jak? Fast track, teraz z przyczepą chodzi na budowę. Aha. No, tak dobrze. Tanki ma 230, podniesiono moc na 320. A nie przy... przyczepa takie... Słaba? No, tam to bardziej taka no, do zboża, nie jest budowlana. No, bo to jest typowo. No, to jest typowo budowlana. No to tam można sobie ładować gruzy, nie gruzy. Zboża by to nasypał, to by mi mało było. No ale jak trzeba, sami podłożyć. Potrzebujemy konkretnej przyczepy. No, taką. Dużo, no przyczepa. Jak to mówią, wielka. Wielka, no mocna powiedzmy, nie? No mocna. No, powinna być mocna. No. A ten, jak ta moc podniesiono przy tym, to mi przeszkadza mu nic, ten? No. Znaczy do transportu dobrze. Dobrze, tak? No, niektóre tam maszyny to kurde siadają, jak za mocno dużo podniesione jest. Tak, jak za dużo popodnoszono, to tak, no wiadomo, że skrzynia. No, skrzynia, czy tam silnik nawet nie dostaje, nie? No bo to tam jest doładowanie porządne, nie? No, ten ciągnik, to tak kupiliśmy już z podniesioną mocą. Aha. Ale do transportu fajnie. Aha, no zobacz. Szybciej się zwija. Jakbyśmy się na skrzyżowaniu spotkali, to... To nie mam start? Do 70, nie. To taki tak szybko idzie? 320 koni. O kurde to. W automacie? No to się zbiera. No ty w automacie mam 450. No, chyba też tak się w miarę zbiera, nie? Z jakąś koparką jechał, to już wtedy czuję. No, to kurde, dobra maszyna. Ale to. O, się chodziło. No to jak napadanie się będzie miało, nie? Powoli by rozkładał. Tu mamy kulę. Kulę, ma pan kulę? Mam. No bo to. Do tego pasuje, nie? No, bo to kurde. Bo nic... Stopką trzeba będzie go podnieść, tak? Tak, ewentualnie tak, bo tu podłożyłem jakiś przewód sobie. Bo je położyłem na tym, to stopka nie powinna osiąść, nie? Tyle stajała tam nad placu, ale lepiej jest to na tym, nie? No, podniesiemy i... No dobra, te zaczepy, mi się to podobało. To mówię, że to nie szarpie tak, nie? Na tym zaczepie. No, lepiej. No. Tak, ta woda odchodzi. Dobra, powiem, rozpinam. A ja się byłem po drodze w Warszawie, mówię, że byłem w Warszawie, a tu miałem Multiwana takiego małego, nie? To ma dwareczkę taką małą przegódnicką, nie? To się zmieściło akurat. Taka mała to. To tym Johnem będziemy ściągać? Czy pan coś jeszcze tam ma? Nie, Fenda. A Fenda? Ten nie ma kuli. Aha. No. Nie, bo to musi być kula, bo to nie. Ja to zdejmowałem, kiedyś byłem u klienta z czymś, rozrzutnikiem. O, obleciała ten. Ta, do smarowania. To nie, bo tu było tylko pasem dotknęłem i to nic nam nie przeszkadza. Taka była zabezpieczenie. I wie pan co? I ta zapadka, nie? Słabo się zamykała, nie mogłem domknąć, nie? Ruszyli, to zaczęła do góry wszystko podnosić się, nie? Musi być zamknięta. No. No już tego. No, ale tak ogólnie to musi być zabezpieczone, bo inaczej nie idzie, nie? Tylko na... Nie, z tamtej strony te klamry, bo tam mam z tamtej strony klamry, z tamtej strony mam pas. Tak wszystko po trochu.
Bez stres. Co? Wejdzie, wejdź. To jaki to jest? 900? Nie! 700! Mówię, takie duże opony, myślałem, że 900, kurde, na początku, nie? Duża opona, nie? Balon za... jak to mają? Duży bardzo. Nie wiem, chyba ten czerwony chyba będzie od tego, nie? Tak myślę, bo tu aby jeden taki jest. Chyba, nie wiem, bo oni mi na widlaku chłopaki podnosili i nie widziałem, ale chyba tak. Tak, wychodzi? Ten, nie? Ten? Ha? Najgrubszy to chyba do siłownika głównego. A może być? Aha, tak. Tak, ten. A to były dwa? Ten. No. I? No i pewnie chyba jeszcze być jeden, nie? Na plus i minus. Jeżeli tak ma. I ten. A, tutaj jeszcze jedno. O, to dwa, te dwa. O, te dwa niebieskie. Tak, bo to ten czerwony mówi, od siłownika do wywrotu, nie? Żeby był. Tutaj tak, ja zaraz trzeba zabezpieczyć, no to i tak trzeba gdzieś tutaj, nie wiem, które. Tu jest minus, nie wpisane, tu jest plus. Jeżeli tak, to do czegoś ma tak być. No to i tak pasuje akurat. No. O kurwa. Po sianiu nie umyty. No. Patrzymy, jak będzie. Gdzie nie idzie? Teraz? O, dobra. Jeszcze leczko. Jeszcze. Dobra. O, teraz to za wysoko. Lekko niżej. Lekko. No tak. Jeszcze, o, dobra, jeszcze trochę. Dobra, jak pan pocofnie troszeczkę, bo on się to inaczej wyrówna nam, bo tam po tych najazdach inaczej to będzie wyglądało jeszcze, nie? Ja będę krzyczał. Jeszcze. Dobra? Zobaczymy, co dalej. To opuścimy. Jeszcze opuszczamy. Jeszcze. O, minimalnie do tyłu, minimalnie. Dobra? Jedziemy. O, siadło. I do góry. Dobra, to zabezpieczymy. Tak. A tu ręcz, a tu jeszcze był chyba ten. Chyba, że powietrza nie ma. No sobie może później, jak nie, podłączymy powietrze mu, nie? Podłączyć od razu. A może na i podłączyć, bo chłopaki to zaciągali i był ten. No powietrze. Idzie. Dobra. Thank you.
powinno być. Coś tam. Jest coś tam, może gumka nie trzyma. A, się ułoży. Tam podpinałem, tak jeszcze mam pasy z tyłu, ale to co, jak zjedziemy, możemy pomału jechać. Będziemy patrzeć, co się dzieje. O. Idzie. Dobra, pomalutku. Jedziemy. Przejdzie nam tutaj, przejdzie. Jak pan jedzie jeszcze. Powinno przejść. Stopka przeszła. Dobrze. Zaraz zobaczę. A, trochę mało. Pojedzie. Co tak chodzi? A, tu. Dobra, bo trzeba będzie nakręcić chyba te bociczki, bo one się teraz zdjęły na oponę, wie pan? I tam do na plastiku, to później będzie patrzeć. Powolutku. Jedzieć. Jedzieć, bo zderzak, nie? A, przejdzie. Dobra, elegancko. I dobrze. No bo wie pan co? Tu by trzeba trochę chyba je dokręcić, czy one są dokręcone, czy nie. I jak jechałem, to się to troszeczkę całością poszło tutaj. A, że tutaj się... No, tylko to dokręcić, spróbować jeszcze bardziej dokręcić minimalnie. No, a to? No tak jakoś. Luźno jest, też na śrubę tylko, tak? A, to jest przestrzelone tylko. No. Ale można by skręcić, żeby się nie... No można by, a ja nie wiem, czy to się tak nie wyjmuje na szybko. Można to wyjąć? Tak, bo wystarczy to odkręcić, no. Żeby się wysuwa, ale żeby się nie kolebotało, trzeba to skręcić. No, ale pan skręci, to zgniecie to pan, wie? No to nic, nie. Co to ma brzęczeć? Będzie hałasować po drodze później, nie? Nieładnie. No. No to no do rejestracji. O. A tego to nie wiem, co to jest właściwie. Na koguta. Na koguta, nie? No, ona sama waży 7 ton, kurde, ta przyczepa. 7 ton. No, tak. Ciężka cholera. No. Jeżeli ten, to... Spotkaliśmy się na Agro Show. Aha. Różne były. No. Była... niemiecka, droższa. Droższa. Była włoska, tonel lżejsza. A, lżejsza. Lżejsza, no to już wiadomo. No. Gdzieś to ugryzione. No musi być, nie? Chociaż nie wiadomo, jak to do końca wygląda, nie? Z tymi. Czy to tak jak... Ale te przyczepy, no, jeżdżą tak. Jeżdżą, nie? W budowach, no, to widzę, że to jest naprawdę... Robotę robi, tak bo mówią, nie? Kawał przyczepy. Wzmocniane. O, tu drabineczka. Nie ma. O, otworzy? Pa, ale obliczone jest. No, akurat pod ciągnik, nie? Pusto, nic nie załadowane. Proszę? Schody są jeszcze schody? Aha.
No dobrze, to fajnie. No, to, no pasuje, pasuje. Ale laczek to tu, jak to mówią, duży ma, nie? Założony, że... No to takie akurat do roboty w polach. Akurat? Aha. No dobrze, weźmy pisać te dokumenty. Fen dużo godzin? 6000. Aha. To jest 16 rok. Aha, to taki, taki młody. Jak ten mój samochód, to 16 rok. Tylko tam jest prawie 800, nie? To nie wiem, jak to można przeliczyć wtedy, nie? 16, to jest w czerwcu kupione. No, 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 no. I tak. Ale nie ma porównania. No tak? Ci, co mówią, to Fen. To Fen, to Fen. A John Deere nie? To John Deere to starszy jest, nie? John Deere też był 8-letni kupiony, no. Ale on jest z 8 roku. No, no. No mówię, że starszy troszeczkę, nie? John Deere to też nie to. Mówią, że John Deere to bardziej mechaniczny tam jakiś tam mówią znowu, nie? Ten akurat jest premium, ma lepsze wyposażenie, no, no. Tako fajny. Jak był kupiony, to był fajny, nie? No, no, a jak się przysiadł do tego, to sporo brakuje. No, a spalanie to Fen ma mniejsze chyba, co? Czy nie? Nie bardzo jest go w czym sprawdzić, no, no. Bo ten ciąga tam rówkę 5-metrową, no, no. Tamten nie daje rady, wcześniej Fast Track ciągnął. Aha. Nie ma tylko tym porównać. No, no. To ten chodzi na 1350% pociąga. No, no. A tamten nie chciał? A tamten wyciągał, ale kichał na uruchomienie, to mówi, że on nie chce, że nie ma polifenda. A tam ile konny jest, Fen? No. Ten John Deere ile konny? 130. Aha, a ty ile mu? 240. 240. A, no to wiadomo, nie? No tamten, ale to jest dużo. Ale duży jest, według, ja to mówię, że podziwiam. No, to jest szóstka. No, no, bo ja zawsze mówię, że te John Deere są, według Fenda są duże, takie objętościowo, tak. Nie? Fen to taki zbity sobie, no, nie? No, ma. Nawet taki fajny, nie no, ma, no. Ale to, no dobrze. Będzie przyczepa, już może jeździć, zarejestrować i... Bo na drogi by trzeba zarejestrować, nie? Tak, no to jedziemy zarejestrować i niech mu nie dać do postawienia. A znowu, gdyby to była do gospodarstwa, no. To miałaby się chodzić skrętna, na budowę niekoniecznie. Aha. No bo to te, no tutaj trzeba za każdym razem cofać, żeby wysypać. No, no. I tak, albo oś wymuszona, albo ten, i to jest no, trochę bardziej skomplikowana później. No, no, później jak się popsuło, to... To też, no, no, no. Właśnie mam wymuszoną. Aha. Znaczy ona jest na hydraulice, że trzeba, przy cofaniu trzeba by ją blokować, a tam się rzadko kiedy cofa. Aha. A tutaj trzeba za każdym razem cofnąć. No bo to trzeba wyekipować, nie? No i tu musiała być wymuszona. No wymuszony potrzeba tam jeszcze jakiś zaczep dodatkowy. Ale mówię, to bardziej takie problematyczne. No tak prosto, żeby robot robiła, nie? Gdyby to jeździło po betonie, po kamieniu gdzieś i tak dalej, to lepsza to jest. No, no. Na budowę po jakimś błocie czy piach. Nie, no nie, no najbardziej proste niech będzie. No. Dobra, idę po dokumenty. Taki pieniądz na wykorzystanie w e-sklepie. Tam, co pan wykorzysta, to myśmy pewnie musimy, później, no za chwilę tego ogarniemy. Dobra, ja nie wiem, czy idzie pisać, najpierw posprzątam.